Ależ będzie zabawy z tą ostateczną bronią! Ostateczną! Nie mogę zrozumieć, co mama w tobie widziała. Jak to? O co ci chodzi? Mieliśmy tak wiele wspólnego. A była wyjątkowa. Pamiętam dzień, gdy ją poznałem. Szalała wtedy wojna. Naprawdę wielka. Daleko na drugim końcu pola bitwy zauważyłem tę piękną wojowniczkę. Nazywali ją Żelazną Smoczycą. Mówię ci, robiła wrażenie. Odjęło mi mowę. Czekaj. Według mamy poznaliście się przy Xero? Ja nawet nie wiem, co to jest. No ale wracając, odebrało mi mowę. Zebrałem się w sobie i do niej podszedłem. Zapytałem, czy często tutaj walczy. Powiedziała, że owszem. Często tutaj walczysz? Nie chcesz może, nie wiem, pokonać ze mną kilku swoich gości? Pewnie, jeśli tylko za mną nadążysz. Patrz i podziwiaj. Garmadon, a ty też nie jesteś zły? No cóż, to wszystko zależy, kto pyta. Niech będzie, pomogę ci. A jest mi tylko uwagę. Ktoś kiedyś, że uroczo walczysz? I to dopiero są pełni jadu. To muzyka dla mych usz. Rozgramiasz wrogów w zaiste urzekający sposób.
Raz się zamknęli we własnych że łączy ludzi. A, strach przed sobą. Już z 10 razy z nimi walczyłam. I 10 razy pokonałam. Musimy otworzyć te bramy. Chyba mam pomysł.
Chcesz użyć katapulty? No, coraz bardziej ciekawie. Sama Lady Żelazna Smoczyca. To wy się znacie? Nie przypominam sobie. No wiesz, miałaś zadzwonić po tamtej walce. A, racja. Raz wspólnie walczyliśmy. Gdzie ty miałaś? Ty? U boku Garmadona? To nie ma się spodziewać. Całą resztę to tylko jeden raz. Zresztą teraz najwyraźniej na mnie zawroga. Tak, zauważyłem. I tak nie jest w twoim typie. Ja bym cię widział z kimś wysokim, czterorękim, o diabolicznym śmiechem. Nie
chmury runą, runą. O. Poprzeszkadzają w podbojach. Aha. Raz jeszcze wyło! Nie spadnij, bo utoniesz w tej lawie. Najwyżej w twoich oczach, Lady Żelazna Smoczyco. Blokują nam drogę. Może moja kosza się przyda. Dwójka? Garmadon i Żelazna Smoczyca? Dla ciebie lepiej, Żelazna Smoczyca. A co wy tak razem w ogóle? Niby drużyna? Nie, już chyba raczej para. Ej, ej, Garo. Ha!
Nie wiem, po prostu miała w sobie to coś. Byliśmy dobrze zgrani. Zupełnie jakbyśmy czytali sobie w myślach. Tak, para idealna. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Lady Żelazna Smoczyca? Zaraz, więc... O...